dobry wszystkim, z tej strony Alien, witam was w naszych The Sims 4, w The Sims 4. Mili państwo, tutaj się bardzo dużo rzeczy podziało, no nie do końca pozytywnych, powiem szczerze. Ci, którzy gdzieś tam mnie śledzą, to wiedzą, nie czuję, że rymuję, to wiedzą, co się dzieje. Słuchajcie, no przede wszystkim to tak, ona jest bardzo, bardzo zmęczona. Zacznijmy od ogarniania Simów, bo to jest najważniejsze. Są pewne zmiany w domu, ponieważ zaraz wam wszystko wam opowiem do końca. Słuchajcie, no generalnie rzecz biorąc, przyjechał z Pelu, bo to było dawno temu, pamiętacie, że ja teraz długo nie nagrywałam w sumie, a bardziej długo zwlekałam z wrzuceniem jednego odcinka. Przyjechał z Pelu zaczął grać w Simsy czwóreczki, było fajnie, pięknie. Mówię, Pelu, czy ty czasami nie grasz w te Simsy czwóreczki? Na moim sejwie? Nie, nie gram, nie, jest spoko, nie, z Pelu, ale ja tu widzę, że ty chyba grasz na moim sejwie. Nie, nie, dobra, będzie dobrze. Ja mówię, Pelu, bo mi coś tam zrobisz z tą rodziną, zobaczysz, będzie ciężko, zjedzą mnie, bo zobaczysz, postarzają się te Simsy i w ogóle. Nie, nie, spoko, jest okej. Dobra, nie? Spoko, jest okej, to jest okej. No chociaż ja miałam takie, wiecie, przeświadczenie, że jednak coś tu się dzieje, nie teges, ale okej. Opłać rachunki, to opłacimy rachunki. No i słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, Spelu sobie gra, gra sobie gra. Ja sobie stwierdziłam, że no dobra, to przydałoby się tego Simsa, te Simsy nagrać. Lekarstwo mogę kupić, okej. Kup prezenty, kup fajerwerki, nasiona. Nasiona czosnku, książki lub świąteczne niespodzianki. Okej, czekajcie, no na razie to chyba jeszcze jest otwórz notatnik, okej, spoko. O, jest, o tego szukam. No i słuchajcie, ja wchodzę do naszej rodzinki Simsów, a tam pies ledwo żyje, postarzał się bardzo wówczas. Moi Simowie są mega starzy. Moi Simowie są mega starzy, dlatego oni w ogóle tutaj mają początkowy wiek. Wszyscy mają początkowy wiek, słuchajcie, bo użyliśmy kodów. Użyliśmy kodów po prostu po to, żeby ich odmłodzić po prostu, no bo sorry, ale oni mieli 200 Simoleonów przez całe życie i nic nie zarobili więcej, tak? Więc tutaj no po prostu masakra. Mam dalej kata, sorry. Więc to było takie, wiecie, no po prostu pusta postać, tak, która gdzieś tam sobie żyje, gdzieś tam sobie umiera, ale nic wielkiego w życiu nie osiąga. I co mi się ku? No i słuchajcie, tutaj są w ogóle inne mebelki troszeczkę, są mniej ładne, ale to nieważne. Znaczy nie wiem dlaczego w sumie są takie nieładne. A ustawiałam im, starałam się ustawić takie samo, jak było ustawienie. Tutaj jest inna ta kuchenka. Toaleta też jest chyba inna, lodówkę kupiłam im nową. Nie mają kosza, to zaraz to naprawimy. Mają nowy zestaw stołowy i nową kanapę. Bo już wam mówię, co się stało. Generalnie rzecz biorąc, tutaj właśnie z Pelu w ramach zadośćuczynienia przelał nam około 11 tysięcy na nasze konto, ze swojego konta wampirzego. No bo po prostu tutaj no, zrobiło się to, co się zrobiło. No i tak zadośćuczynienie od Spela to jest właśnie 11 tysięcy. I teraz tak, mówicie mi, żebym szybko zrobiła pieniążki, czyli szukać żab, kupić im sztalugę i pisać. Jeżeli chodzi o szukanie żab, to oczywiście będziemy szukać żab. Jeżeli chodzi o pisanie, to oni nie mają za bardzo już kiedy, bo jak widzicie, oni mają te raporty, te społecznościowe, no to ona mogłaby pisać w sumie. Ale postanowiłam, że on będzie szukał żab, a ona będzie malować. Jeżeli będzie chciała, będziemy chcieli dorobić, to będziemy malować. Po to, żeby po prostu to jakoś tam ogarnąć. No i słuchajcie, tak się tu pozmieniało. Oczywiście szukałam tutaj tych żab i w ogóle potem mówię, wejdę w internet, bo inaczej tego nie znajdę. No i okazało się, że żaby są na wierzbowej zatoczce i są w ogóle w innym miejscu. Znalazłam też domek, który mi się bardzo spodobał. No i tutaj właśnie stąd też są inne rzeczy troszeczkę, dlatego że... Oj, patrzysz na mnie, to tak jak u nas. Patrzy na mnie, jak ja tu sobie siedzę przy komputerku. Tu są inne rzeczy, dlatego że po prostu ja wzięłam sobie, usunęłam te rzeczy moje. Mówię, dobra, nie zapiszę gry. Tego sam mówię, bo zapomniałam, źle zrobiłam.
nie zapiszę gry, to się nic nie stanie, nie? No i wyszłam sobie do tego menu, wchodzę do gry, a tu nie ma rzeczy, nie? W domu mówię, o kurczę, chyba się zapisało jednak, coś źle mi nie poszło, znaczy coś mi nie poszło. No i tak, no kurczę, słuchajcie, teraz jest takie pytanie, bo ja bym chciała te pieniążki szybko zarobić. Dajcie mi momencik, ja muszę nosek oczyścić niestety. Momencio. Nam się przy okazji Sims skupił. Dobrze, czy ma to ukończone? Ma ukończone. Dobra, trzeci poziom charyzmy. A on ma poziomów. Ile? Charyzma, poziom numer. Nie wiem ile, sorry, ale nie widzę tego za bardzo. No dobra. A jest, drugi poziomik. Okej, ale na razie będzie się bawił. Aha, higienę ma złą. Dobra, to pójdzie się szybko wykąpać. No i słuchajcie, trzeba włączyłam mikrofon, włączyłam, żeby nie było przypału, że nagram sobie film, a bez głosu. No i słuchajcie, tak poszukałam sobie po światach, szukałam sobie po prostu jakiegoś domu, cokolwiek. No i znalazłam, słuchajcie, zdaje fajny dom, dla mnie ten dom jest super, a mam problem, ponieważ niestety, ale nie mam, oprócz nic rodziny, nie mam, słuchajcie, pieniędzy. Ja wam zaraz ten dom pokażę. Dom jest przecudowny, moim zdaniem przecudowny, tylko potrzeba do niego 39 tysięcy. Może gdybym wzięła stąd rzeczy, to może tamten domek byłby tańszy. Nie wiem, jak mam szybko ten dom kupić, zakupić, bo bardzo bym chciała ten dom zakupić, bo jest dużo większy. No i też mamy jakąś kaskę, więc chciałam to dziecko sobie zrobić i ogarnąć im jakiś tam ślubik. Więc generalnie rzecz biorąc, no jest dużo planów, tylko trzeba po kolei to jakoś ugryźć na tyle, żeby to jakoś tam wyglądało. Co robi pieseł? No już wiem, dlaczego mi tutaj śmieci się rozwalają. Dobra. Czy ja mogę go zganić za coś? Porozmawiaj, czekajcie, pogłaszcz więcej. Nie. Więcej opcji. Opieka nad zwierzęciem. Podle, no to nie. Daj głos, nie. Polecenia też, nie? A gdzie mogę? Co mogę? Wyprowadź, zawołaj. Nie. A właśnie mówiliśmy, że mi, żeby poprosić o załatwienie się, to muszę kliknąć na podłogę. Także tutaj też dzięki wielkie za... o, wygłoś kazanie. Dzięki wielkie za info. Już będziemy to ogarniać. Co to jest w ogóle? Schowaj do wyposażenia. Co to w ogóle jest? Nie wiem, co to jest, ale spoko. On coś ma znalazł. Dobra. To schowa do wyposażenia. No zaraz wam ten domek pokażę. Tak czy inaczej, no bardzo bym chciała ten domek kupić. Jest duży, ma dwie sypialnie, ma nawet trzecią sypialnię na dole, tylko to jest gabinet, więc to też fajne, bo oni dużo pracują, więc tam bym im stawiała komputery. Jest mega dużo miejsca na dole, trochę mniej na górze, ale na dole jest bardzo dużo miejsca, duży salon, wszystko jest w ogóle duże. Więc, no i jest brudne, świetnie. Świetnie. Więc byłoby fajnie. Nie chciałam tego, chciałam to. Nie, to chciałam. O, tak. Bajko, że... Okej. Okej. Dobra. No i słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, właśnie zaraz ten domek pokażę. No wiedziałam, że się przewrócisz. Wiedziałam, to było to samo, co z tą simką. A dalej nie da się jakoś uprzątnąć, niestety. Okej, nie wiem, co to jest, ale zbierzemy do wyposażenia. Po czym weźmiemy sobie, podniesiemy kosz i wyrzucimy śmieci. No, podnieś, wyrzuć. Dobra. Muszę tego kosza jakoś ogrodzić, ale na razie to nie tutaj. No i co mi się pisze? Właśnie o to chodzi, że chciałabym bardzo tutaj to ogarnąć, ale nie bardzo mam i nie bardzo wiem jak. Nie swoje czujesz, no bo się uderzyłeś, ja wiem, że nie swoje czujesz. Nie bardzo mam jak. Tak czy inaczej, on zaraz będzie wykąpie tylko tego piesełka. Weź kąpiel błotną? Nie, wykąp się. No nie, weź kąpiel, wykąp kąpiel dla Benko.
Zaraz się wykąpiesz, poczekaj, tylko chcę ci dać ten. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie tak. Zarządzanie światami. Zapisz i przejdź do zarządzania światami. Teraz to kliknę. Wcześniej kliknęłam po prostu kontynuuj, ale że schowałam im te przedmioty do wyposażenia, to jakby to się zapisało. Nie wiem czemu. Nie znam się dobrze na Simsach. I słuchajcie, to jest też w tym samym miasteczku co my, bo ogólnie ja w tamtej rodzinie, którą tam dom miałam nagrany, i ta rodzina była taką testową rodziną właśnie w tym domu, czy wszystko będzie ok, i taki dom będę budowała po raz drugi niestety, ponieważ ten safe się coś zaginął, to ja mieszkałam tutaj, tu w tym miejscu dokładnie. I myślę nad tym miasteczkiem, bo tu jest bardzo spokojnie, myślę, że bym mogła tu wprowadzić jakieś rodziny, jakieś bary, cokolwiek, aczkolwiek nie wiem po co w sumie, bo tu jest bardzo pusto, więc tu bym mogła coś poprowadzać. Napiszcie mi, czy mieszkać tutaj, czy w tym domku, który i zbudować ten domek, który bardzo chcę, bo chcę ten domek zbudować, bo on był zacny. Ci, którzy nie widzieli, to zachęcam do na kanał tam Alien, i tam jest ten dom. Może podlinkuję w opisie. I tu jest dom codzienny, słuchajcie, 39 tysięcy. I teraz wam powiem 39 tysięcy. My mamy 11. Gdybyśmy sprzedali rzeczy, mamy około 14 tysięcy, więc trochę mało. Nie wiem, czy poza nagraniem po prostu nie pójść i ma te żaby, pozbierać tych żab i na nagraniu ich po prostu sprzedać. Zobaczcie, jest duża działka, bardzo duża działka, więc to mi się bardzo, bardzo podoba, bo lubię duże działki, nie lubię jak jest tak, że wiecie, mamy domek i zaraz już jest koniec. No i spójrzcie, tu mamy wejście, tu jest wejście, tutaj mamy salon, który jest mega duży, mega fajny, nawet jest legowisko dla pieska, więc miałby dwa. Mega duży, mega fajny. To możemy właściwie sprzedać, to też możemy, zobaczymy potem, czy coś się zmieni. I słuchajcie, to też możemy sprzedać w sumie. To w sumie też możemy sprzedać. Sprzedajmy trochę rzeczy, co? To też. I słuchajcie, tutaj jest właśnie gabinet. Tu jest mała łazienka, którą bym przerabiała. Minimum bym ją przesunęła w tą stronę, jedną krateczkę. Ewentualnie w tą stronę jeszcze. Albo w tą. Zobaczymy. Bo może tutaj ten gabinet bym też sobie przesunęła w tą stronę i wówczas byłoby trochę inaczej. Jest kuchenka. Kuchenka jest nawet nie taka mała. Właśnie te meble są ładne. A co to są meble? Bo nawet nie wiem, co to są meble. Nie wiem, co to meble są, ale fajnie by było takie mieć. Ja takie miałam wcześniej. Kuchenkę bym sprzedała, bo to też nie jest potrzebne. Lodówka też nie jest potrzebna, więc też bym ją sprzedała, bo też już mamy. No i słuchajcie, tu jest jadalnia. Jadalnię też mamy swoją własną, więc też możemy sprzedać. Jest jadalnia, jest dużo, 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 dużo miejsca, więc to mi się bardzo, bardzo podoba. Nawet może bym przesunęła troszeczkę tą kuchnię tutaj w tą stronę i bardziej bym miała więcej miejsca w kuchni, a tu jadalnia. Oczywiście inne okna też. Okna są, ile te okna kosztują? Bo ja oczywiście wolę inne okna. Te okna kosztują, o matko, 140, to ja wolałabym zupełnie inne okna. Więc okna też bym posprzedawała. Ja bym ten dom po prostu przyszykowała sobie troszeczkę. To akurat jest fajne, więc mogłoby zostać. I słuchajcie, wchodzimy na górę. I na górze mamy sypialkę dla dziecka z balkonikiem. Łazienkę, która już jest większa, to też jest niepotrzebne. Łazienkę, która jest większa, to też jest potrzebne, mamy swój własny. Łazienkę, która jest większa, tu jest balkonik, który nie jest balkonikiem, tylko jest dachem. Tu jest sypialnia dla rodziców z balkonikiem i wygląda prześlicznie. Tu oczywiście było jeszcze jakieś może okno było, czy cokolwiek, nie wiem, zobaczymy. No, myślę, że okno, bo tutaj jest drzwi są takie duże, a ja nie chcę tych drzwi takich dużych. Więc na pewno by było jakieś okno, bo te drzwi mało dają. No i co? I słuchajcie, i co, i co, i co? Tak wygląda cały właśnie domek. Tutaj bym zrobiła wejście, bo tu jest tylko okna są, a tu bym zrobiła wejście na balkon, bo tu można wejście zrobić. Tu niestety nie można. Czy można by było w sumie też? Można by było zrobić wejście. Oczywiście inne okna da, prawda? Inne okna zupełnie, bo tutaj w ogóle widzę, że tutaj tych okien, te okna mało dają światła, tak? I tak to wygląda. Tylko, że nie jesteśmy pieniężni. Teraz pytanie, może weźmiemy jakiś kredyt, nie wiem, ale kredyty są głupie, bo nie oszukujmy się, ciężko potem to odrobić. Ale dom jest przecudny i już można byłoby to dziecko tam się o to dziecko starać. Można byłoby to jakoś ogarniać, można byłoby tutaj się jakoś fajnie urządzić. Tu mamy jakieś miejsce właśnie takie parkowe też, więc byłoby gdzie chodzić, przepraszam, z pieseczkiem.
Tu mamy też jakieś inne miejsca do zwiedzania, więc też fajnie. Mówię, ja jestem za tym, żeby tu się przeprowadzić, ale pytanie jest takie, co robimy, bo ja nie mam na razie to hajsu, albo pozbieram żaby, po prostu pożyję nimi trochę sama, bo i tak, i tak, i tak, i tak, słuchajcie, no trochę im życia się cofnęło, tak? Więc wiecie, o co chodzi, przez to, że z Pelu nimi grały i bardzo żeśmy tutaj pokłodowali troszeczkę. To i tak mogę to życie troszeczkę nadgonić. I te żaby, oczywiście, żeby nie było, to te żaby bym zbierała też do ekwipunku i potem byśmy je dopiero sprzedali. Nie to, że o, nagle zbierałam żaby i o, ho, mamy 15 tysięcy albo miliard tysięcy, po prostu tak i heja, nie? To nie w ten sposób. Ja bym po prostu trochę nimi pograła, pozbierała te żaby, zobaczyła, czy to się da się zrobić. Dobra, idź ty spać, bo widzę, że. A nie, ty jesteś już wyspana. No to zacnie, jak jesteś wyspana, to zacnie. Pęcherza masz mało. No i słuchajcie, to jest taki mój plan, powiedzmy, tak? Bo tu ogólnie był taki plan, że no to jest miejsce na dziecko, jakby tak, jest tu miejsce na dziecko, jest tu miejsce na jakąś sypialkę jeszcze, ale mamy w sumie jedną łazienkę i byłoby ciężko, więc no nie wiem, powiem szczerze, nie wiem, powiem szczerze, co mam zrobić, tak? Nie wiem, co mam w sumie zrobić. Proponuję danie dla zwierzaka. Domowe danie dla zwierzaka. O, to ciekawe. Rybny. Zapiekanka z kością. No dobra, może to z kością, chociaż z kością się nie gotuje. Jest też na szybko, zjedz obiad. Dobrze, zjedz obiad. Nie, przygotuj obiad. Halo, halo, podaj obiad. Tofu może nie, sałatka to z serem może, co? Albo kanapka z bekonem, o. Makaron z serem, rybny taką. Nie, kanapkę z bekonem przygotujesz. A on, słuchajcie. On się źle czuje, więc on też pójdzie teraz szybciutko wziąć prysznic. No i takie są właśnie plany. Bardzo chciała nimi wziąć ten ślub i już nawet wymawiam gdzie. Ale jeszcze nie mamy to większego pomysłu. Jest sobota i fajnie byłoby ten ślub, czy tam jutro ten ślub wziąć, tak? Tylko kwestia tego jak. Bo suknię mamy, wszystko zaszykowane, tylko trzeba po prostu jakoś to ogarnąć. Też ja czekam na Waszą jakby decyzyjność, bo bardzo bym chciała właśnie, bardzo bym chciała po prostu, żebyście w tym uczestniczyli. Podejdź tu, chłopie. Jesteś głodny, tak? Jesteś głodny, ale ty po prostu pójdziesz podróżować, po żaby pójdziemy. Pójdziemy po żaby. Może nam się uda coś dorobić. Nie, mam telefon. Podróżuj, weź udział w wolontariacie. Nie, przenieś rodzinę, podróżuj. Dobra, i chcemy, żeby tylko sam on podróżował, nawet bez piesełka. Więc hapsa. No i tak właśnie chciałam, takie mam do Was właśnie pytania. Już miśki pyśki klikamy. Już klikamy sobie, bo chcę pójść do wierzbowej zatoczki, po to właśnie, żeby pozbierać trochę żab. Czyli ciekawe, czy się w ogóle zespałem. Mogłam tego psa jednak wziąć, no ale dobra, do tego parku. No ale dobra. Jeżeli wszystko byłoby ok, to byśmy wzięli ślub właśnie jakby w następnym odcinku. No bo mamy to kasę. Mamy kasę, no nie chcę mieć dziecka przed ślubem, no bo nie, po prostu. Wolałabym jednak to dziecko sobie ogarnąć po ślubie. Okej, mamy tu jakieś ławeczki, mamy jakieś tutaj rzeczy, mamy szachy, to może weź sobie pograj w szachy na razie. Jesteś skupiony, więc spoko. A ja sobie spokojnie poszukam tutaj jakichś rzeczy do zbierania. Wiem, że są tutaj rzeczy do zbierania, aczkolwiek tutaj nie zbierałam nigdy. Więc pewnie będzie mi ciężko szło, ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Wiecie co, bo szukałam tych żab, w ogóle nie wiedząc na razie o tym, gdzie to w ogóle jest. Bo mieszkałam kiedyś na innej rodzince i tam te żaby były po prostu pod domem. Szukałam ich tam w okolicach ich domu i tam znalazłam jakieś tam coś do wykopania, coś tam do zrobienia, ale ogólnie tam nie bardzo było cokolwiek do zrobienia niestety. I tak mówię, kurde, no muszę to w internet wpisać, bo nie dam rady, tak? Po prostu coś tu nie gra. No i tak właśnie wpisałam internet. Oj, moment. O Jezu, jestem. No i tak wpisałam właśnie w internet.
Kwiat lwiej paszczy. Obejrzeć obiekt. To nie jest, to już jest zebrane, tak? Dobra, to czyli, bo to wiem, że jest drogie bardzo. To jeszcze tam byście właśnie mi mówiliście. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Co to jest? Co to jest? Co dają? Wrotki dają, jeździ. Jeździ! Ja chcę jeździć na wrotkach. Zostaw te szachy. Nie chcę tego obejrzeć. Zostaw szachy, chcę na wrotkach. Co taka mała ta wrotkarnia? Dobra, w ogóle to mam właśnie jakieś taką teraz znowu ochotę na rolki, ale nie mam kasy na rolki, niestety. No i gdzie te żaby? Nie widzę żadnych żab, nie widzę tych skałek. Gdzie są żaby? Co tu mamy też? Ktoś tu pozbiera już te kwiatki, co? Krzak truskawki obejrzy na obieg, dobra. No pokaż no, jak tam będzie jeździł. Jaj, jeździ! O, o, o! No wiem, że o, 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 no. Jak słodko. Głodny jesteś, wiem, że jesteś głodny, no ale cóż, mogę ci zrobić. Mała ta wrotkarnia bardzo. Nie możecie? Jakoś tak w trójkach była większa. Uta, no uta, uta. Co tu mamy? Jabłoń obejrzy nawet. Czy to już jest jesień, już nie można ich zbierać, czy co? Gdzie są te wszystkie żabki? Gdzie się ma? Ktoś tu przyszedł. Baw się w morskiego potworu. No nie no, dzięki. To raczej nie jest dla dorosłych. To raczej nie jest dla dorosłych, to dla dzieci. No nie mogę tych żabek znaleźć, słuchajcie. No nie wierzę, no chciałam jakąś żabkę chociaż znaleźć jedną. Chociaż jedną żabuszkę, żabusię. Taką jedną malutką, malutką, taką tyci tyci. No patrzcie, no nie wierzę, same roślinki. Kwiat lwie paszczy, no dobra, obejrzyj. Czyli to jeszcze nie dorosło. Nie dorosło jeszcze niestety. Szkoda, bo to ponoć jest bardzo drogie. Co to jest? No listek, który się buja na wietrze. Słodko, słodko. No tutaj też są listki. Ktoś tu biega. Ej, fajnie, tutaj jest fajnie. To bym z tym pieskiem ja nie pobiegała, słuchajcie, wzdłuż tej drogi. To jest przyjemne. Naprawdę przyjemne. Co tu mamy? Tu mamy coś, ale to jest raczej nie do tego. Okej. Co ty robisz? Co ty robisz? Jeżdżenie, rozumiem, okej. Jeżdżenie. Mam nadzieję, że tam babka robi to, co ja jej tam kazałam, a jak nie robi, to źle. To źle. No i ja nie wiem, gdzie też żab szukać. O, jak tu przyjemnie. O, jak słodko. Sobie siedzą, rozmawiają. Muszę, no i. No i ja to jestem w ogóle, wiecie co? Jestem po prostu nieogarem a propos szukania żab. No mówię, mieszkałam z jedną rodzinką, to miałam tam pod domem, więc było w ogóle zacnie. Chodziłam codziennie, nawet 2 razy dziennie i wtedy faktycznie kasa się sypała, tak? A tak to jestem ten. Jeździsz? Jeździsz! Już umiesz jeździć? Szybko dosyć. Nie, on jest po prostu głodny, dlatego właśnie jest tak, jak jest. Dobra, słuchajcie, czy my tu mamy coś do jedzenia? Możemy coś tu zjeść? A, ta sobie tutaj ćwiczy przemowę. Myślałam, że tu może coś zjeść. A to kibelek jest, okej. Nie wnikam, nie wnikam. Bardzo ładnie. Tu nic nie mogę. Na tym, gdzie myśmy tam, gdzie my tam mieszkamy. Okej. Dziecko drogie. Gdzie my tam mieszkamy, to tam tylko znalazłam do wykopania coś. Tam wiem, że tam właśnie Asia mówiła mi, że można tam coś ciekawego znaleźć. No niestety zgubiłam to, bo zmieniałam światy. Dużo liści, mało żab. No dobra, słuchajcie, no to takie nieudane szukanie żab. Nieudane szukanie żab, niestety. No nic wielkiego, nic więcej nie poradzę na to. Biegamy po tym świecie, biegamy, a tu jest przyjemnie, tu jest naprawdę przyjemnie. Tutaj bym pobiegała z pieskiem, tu jest fajnie. Ja sobie. O, jest, 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 jest. Szukaj żab, szybciutko. Szukaj żab. Ja sobie, słuchajcie, tutaj pobiegam jeszcze nimi. Poza nagraniem. Krzak truskawki obejrzy na obiekt. Mogłoby dorosnąć, byłoby super, ale kto zbiera tutaj to wszystko. Obejrzę sobie tutaj nimi też te rzeczy. I co? I zobaczymy, czy damy radę poszukać jeszcze jakichś żabek. No, gdzie ty jesteś? Halo kobieto, halo chłopie. No biegnie, o, super. No, szukaj żabek. No, szukaj, szukaj. Znalazłeś! Wow, dobra. Dobra. Okej, okay, zobaczymy, ile kosztuje.
Ta żabka kosztuje aż całe 10 tych. Dobra, jaką to żabkę znalazłeś? No, czekajcie, 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 czekajcie. Pasiasta żaba, występowanie pospolita. No dobrze, to za 10, no dobrze, no to za 10, nie? No i tutaj już żabek nie ma więcej. Dobra, znaleźliśmy w końcu żabę, więc jest spoko, jestem zadowolona, że tą żabę mamy. Że tą żabę mamy. No i co? I będziemy sobie, słuchajcie, kończyć ten odcinek. Ja sobie nimi, myślę, tych żab, może nimi, czy po prostu innymi Simsami tych żab poszukam jeszcze, żeby wiedzieć mniej więcej gdzie przede wszystkim. Pytanie moje są takie, podsumowując. Przede wszystkim to, gdzie robimy ślub? I ja bym chciała zrobić ślub w następnym odcinku, żeby już mieć dziecko, bo bym bardzo chciała mieć dziecko. Po drugie, czy przeprowadzamy się do nowego domu? I jeśli tak, to czy bierzemy kredyt, czy po prostu ja mam nimi chwilę pograć i nimi chwilę pograć i po prostu zarobić na tych żabach? To są w sumie dwa pytania. Czyli mam trzy pytania dla Was, tak? Czy mam się mam wziąć ślub? Gdzie mamy wziąć ślub? Czy mamy się przeprowadzić? Jeśli tak, to za pomocą kodu, czy po prostu czekamy na żaby i to jest kolejne pytanie i po prostu ja będę nimi chwilkę grała. Czekam na Wasze odpowiedzi, fajnie, że się udzielacie w komentarzach, to mnie bardzo mocno motywuje, lubię je czytać i to jest mega, mega fajna zabawa. Także tak mi się pysie, ja wróciłam do domu, ona tutaj ogarnia jedzonko chyba dla siebie. Tak, ona robi jedzonko dla siebie. Normalna, dobra, to też sobie zjem. No i dobra, ja tu ich ogarnę. Jest godzina 19 z kawałkiem. Jest jesień, więc ja sobie po prostu, słuchajcie, tutaj ich ogarnę i widzimy się w następnym odcinku. Makaron z serem, weź porcję. A to jest? Typowa część do ulepszeń, uniwersalna część przydatna do wielu różnego rodzaju. Dobra, sprzedajemy to. Z 10. No dobra. Sprzedajmy. I tu jeszcze jest, co to jest? Część do ulepszeń. Nie wiem, co to jest, ale. O! Za 100! 120 nawet. Dobra. Okej. Okay. I mamy piłkę. Dobra, no to chociaż tyle. To chociaż tyle. Dobra. Do zobaczenia. Mam nadzieję, żeby Wam się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i pa, pa!